ja będę mówił bez mikrofonu. Ja uczyłem się 3 lata śpiewu operowego i dam sobie radę, a mikrofon krępuje. Dziękuję. Panie prezesie, szanowne prezydium, drodzy państwo. Ta koncepcja, która została rzucona tutaj przez generała Grudniewskiego, rzeczywiście, mimo iż, że tak powiem, on był tym inicjatorem tej myśli, ona została przez nas przedyskutowana, mówię przez nas, to znaczy przez grono ludzi, którzy są absolutnie przekonani, że to jest ostatni moment na ratowanie Polski. Ja chcę państwu uzmysłowić jedną rzecz. Tylko w jednym aspekcie poruszonym przez redaktora Michalkiewicza. Tak się składa, że jestem członkiem władz takiego stowarzyszenia, które się nazywa PROMIL. To jest to stowarzyszenie oficerskie z 4 generałami, w tym byłym szefem sztabu generalnego, a więc ludzi, którzy chcą ratować armię polską. I rzucam cyfry. Jak się nazywa ten generał? Wilecki. Wilecki? Pro Milito. Generał się nazywa Tadeusz Wilecki, był szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. To jest ten, który pozwolił sobie na placu Niepodległości, dzisiaj placu Piłsudskiego, rzucić protest przeciwko rozbiorowi Wojska Polskiego, a stał wtedy przy Wałęsie. Następnego dnia przestał być szefem sztabu generalnego. Proszę państwa, wojsko... Nie wątpię. Proszę państwa, Wojsko Polskie dziś wygląda tak. Nie obroniłoby ono jednego województwa. To jest 30 tysięcy żołnierzy i 52 tysiące oficerów. Mówię źródłowo. Do tego doszło i tak jest w każdej dziedzinie. Ja będę mówił niedługo o kulturze, bo to moja sprawa, ale najpierw chciałbym stwierdzić, panie prezesie, wie pan, że byłem i sprawozdawcą, i uczestnikiem pańskich rozpraw. I byłem świadkiem tej straszliwej hucpy wykazanej przez oskarżonych bezczelności i bezkarności. Panie prezesie, Polski nie stać na pana abdykację, ponieważ ta abdykacja byłaby przyjęta jednoznacznie przez społeczeństwo jako triumf tych 90% byłych stalinowców. Bo Polska jest w łapach byłych stalinowców, którzy się przekształcili w trockistów, bo to wiadomo, że ma oparcie na Zachodzie. I na tym polega kolonizacja i moim zdaniem powolny rozbiór Polski, państwa polskiego. Polska jest, ja nie będę robił diagnoz żadnych, jeżeli ktoś byłby zainteresowany moimi poglądami, tam leży książka, którąśmy stworzyli razem z Leszkiem Niekraszem. To jest moja autobiografia, ale wpisana w wszystkie możliwe przewroty i przełomy w Polsce. A więc książka ściśle polityczna, polecam. Jest tam bardzo dużo unikalnych dokumentów politycznych. Proszę państwa, ja myślę, panie prezesie, że nie chodzi tutaj o pana zdrowie, nie chodzi tutaj o pana siły, tylko o pana nazwisko. Pana nazwisko nie może zniknąć wśród Polaków. Dlatego pomysł, żeby pan był honorowym członkiem USOPAŁ i prezydentem tej nowej organizacji, a przecież wiadomo, że nie pan będzie tym, który będzie zajmował się organizacyjnymi sprawami. Tu chodzi o pana nazwisko. Młodsi wezmą ster działania w swoje ręce. I myślę, że jest to pomysł, który znajduje się w tej chwili nie tylko na granicy, na której Polska stoi w tej chwili, tego wykończenia spraw. To, co generał tutaj powiedział,
o nowej, wymyślonej przez Tuska nowej ustawie geologicznej, to przecież chodzi o to, żeby sprzedać nie tylko to, co jest na ziemi, bo to dawno sprzedane, ale to, co jest w ziemi, żeby nasze pokolenia przyszłe były wyzute z jakiejkolwiek polskiej własności. Tym niemniej jednak, ponieważ jestem człowiekiem, który dość ostro działa społecznie, a także zawodowo, w tym sensie, co prawda dawno nie robię filmów, bo pozbawiono mnie tej możliwości, ale mam bardzo wiele spotkań ze społeczeństwem, z młodzieżą i chcę powiedzieć jedno, że sytuacja w Polsce się zmieniła. Po prostu powstały tęsknoty za historią, przypominam, że przed przyjazdem naszym tutaj w Krakowie odbywał się wielki strajk historyków, nauczycieli w obronie historii polskiej. A kiedyś Goebbels powiedział, że niekoniecznie trzeba naród mordować, wystarczy mu odebrać historię i nam się to czyni w tej chwili. W tej mojej książce jest dokument partii hitlerowskiej, jak należy postępować z Polakami w generalnej guberni. Ograniczać historię, geografię, oczywiście literaturę ojczystą, ograniczać wpływ rodziców na szkołę, ograniczać wpływ kościoła na szkołę. Przecież my to codziennie realizujemy. To, co wymyślił Himmler.